Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Nie oglądałem, nie wiem, ale idę sikać, bo mnie ciśnie. Przepraszam, przepraszam. Quattro. Corsa w pięciu gwieżdżach. Szukam komuś, nie szukam nikomu. O, takie Volvo przynieśli. Tarirairira. Cytryneczka, pyk. Tutaj BMW na wypasie, na masażach. Na masażach, na wypasie, na komfortach. Hu, hu, hu z wentylacją. Golf z nauki jazdy jednak odpada, ale przy dobrej cenie. To mnie tak tu bombarduje tymi telefonami. Korsinka B, wspaniały okaz. W kabriolecie, też ładny. Pomachałem szefowi do biura, do budki. Te ostatnio miał dwa mini, jedno mini. O, sprzedał. Został Cooper, tym z drzwiami, którego nie chcemy. Szkoda. Halo. Proszę Państwa, zakupiłem tą sztukę w tygodniu ubiegłym. To jest gratis. Na szkiełeczku. Na bajerkach, na kamerce. Byłem dopłacić resztę kasiorki. Nie mów do mnie, że nie ma LEDa i ksenona, że nie ma ksenona, że nie ma skrętnego, że tu się nie dzieje. Piękne rzeczy. Zapłaciłem, pan Paweł dziś zabiera. Jedzie na Siemianowice. Aż ty cholera, Siemianowice. Ładne autka, ładne sztuki. Numer oczywiście jest. Dziękuję, gratuluję. Ja sobie płaciłem, a oni mi uciekli. W bagażniku macie 17 letnie. Kolega Pleszew. Zimówki są w bagażniku. Zimówki założone, a letnie są w bagażniku. Także drugi komplet macie w cenie. Opa! Jeden z kluczem. Modern talking? Ale jest pod sufit czarny, czyli tu nie mówcie, że tu jest coś do dupy. Siadam zamiast starego. Martwię się, nie ma pedału do hamowania. Tata miałby. To jest MK. I tam jest ładna letnia opona z tyłu na alufelze. Odpalimy? No trzeba, daj tam na sprzęgło, wyzeruj dziada. Guzików 1000. Poślad podgrzany. Kierka przepiękna w MC. Kierka robi robotę. Tata zobaczy pod sufitkę. 197. Tata zobaczy pod sufitkę czarną. Wyzeruj mi te kropki, zobacz, nie ma tej, że cztery wyskoczyły te. Co? Którym guzikiem, proszę cioci? Guzikiem musisz. Czekaj. Sprawy techniczne ogarnia tata dzisiaj. No, ogarniam technicznie. Ej, tam z Pleszewa! Chłopcy! Taki nieuchechłany. Łopatą, ależ napierdzielało wczoraj deszczem. Proszę, ja ciebie. Sekundkę, za bardzo grzeje. Dobra, idziemy dalej. Lećcie, opaki, zaraz się widzimy. Aha, tak. Lecie nieuchechłane, fajne auto. Dajcie. Teraz. Podejdź do przodu, metrę, otworzę klapę. Czekaj, żeby nie przejechać tych majstrów. Wszyscy dzisiaj się na wszystkim znają. Same szpece, panie. Chłopaki! Ja, to się trzeba na BMW-kach znać! Podnieś jedną rękę. Twin Power. To jest 190 motor? 2.0180. 189. 4, no. Tak. Twin Turbo, podwójna turbina. Chłopaki, dajcie podjechać metr do przodu, zobaczymy, jakie są koła bagażniku. Umi? Jedzie?
Nie jedyny. Ale nie no, silnik wymagać. Dobrze, nie myte, uwielbiam. Tata się przesunie troszkę, podjedziemy do przodu. Zobaczymy, co jest w bagażniku. Zawsze mnie interesują fanty dodatnie. Klapa w guziku. Młody klapa w prądzie, także tu jest wersja. Zobacz, co tam masz. No ładny, oryginalny klima. Patrz, jakie kółeczko opie. No. Ale fajne. I to jest fajna rzecz, bo to jest niemieckie auto. Nierozkradzione. Bardzo No widzisz. Pomimo kulki? Nie. Ale naprawdę, tak jak mówię, wiele aut mi pokazuje. Ale czego tak to pokazuje, nie? Wiele aut na tym rancie się, i się mówię, kuźwa, może lakiernik cieniuje, to on cieniuje dalej. A tu oryginał, a tutaj o. 200 ile? 300? 700, też ładnie. Ale jest 90. Tata wyjął sprzęt z kulą. Kurwa, jest, to już teraz. Jest, nie? Nic się nie ten. Ledzik, wszystko na miejscu. Czego ty tak pokazujesz? Telefon panu Łukowi spadł, ale działa. Wszystko działa, jak natura chciała. Nie wiem niestety, ile ryska nowa... Więcej niż piątkę, no 100%. No pewnie, że więcej. Dziabniętą 15 rok. Drzwi i próg kupiłem za 5600. Nie, to o Jaryckę chodzi. Honda, że jest tak wysoka, natomiast... Sir, fasola. Janek, mam dla ciebie kolejne autko. Autko od Janka Fasoli, prawdziwego. Mini Morris Cooper. Jakie lustereczko, bo tata ma taką dłoń, a jakie lustereczko malutkie, zobacz. Jaś Fasola prawdziwy. Kubełki sportowe Recaro. Lustereczka prześmieszne. Jest miniacz, co? O! Mini jest przepiękny. Takie ma lampki tylne, bardzo przyjemne. Wydechowa rura, proszę państwa, jest osztywniak. On jest zabytkowy, jest bardzo stary. Nagłośnienie mocne. Tu go troszkę zjadło. Pamiętasz insygnię naszą, policyjną? Też takie miałem pordzewiałe. Otwarty Jaś Fasola. Tylko takie ma liczniki. Czadzik? No pewnie, że czadzik. Sportowe Recaro kubełkowe, pasy punktowe. Szroty. Firma Szrot się nazywa, podejrzewam. Szrot, tak jest. Piękna rzecz. Strych odpadł, przepraszam bardzo. Nie odpadło, nie odpadło. Trzyma się. Taki to mini. Tutaj mamy zagłębie samochodów miejskich. Ze 300 sztuk. Polo Coupé. Gdyby Polo było Foxem, to byłoby kombikiem. Altea, kiedyś pojechała taka Altea do... Będzie, że na Koźla chyba. I widzę, dzwonił do mnie z reklamacją. To był ze mną wtedy ten, pamięta, że widzę, zareklamował to, że... Jak widzisz, to nie tak miał być. Mówię, jak to dzwoni? No Kowalski. Że ma, na o co chodzi? Ja wczoraj kupiłem Seata. No zgadza się. Piękny, czarny, 13 rok. Proszę pana, to jest Altea. No przecież pan cieszyłeś się jak głupi, że 13 rok za tyle pieniędzy pan kupiłeś. Wspaniała historia. Proszę pana, podczas sprzątania żona mówi do mnie, ty Janusz, co to kupiłeś? No sacik, jaki piękny. Przecież miałeś kupić Leona, a nie Altea. Ja panie patrzę z tyłu, ja tam litery, napis Altea. Wiedział, że widzę, szuka takiej historii, mam naprawdę na pęczki z wyjazdów. Wiedział, że widzę, szuka Leona, to bym powiedział mu, że na tylnej klapie jest napis Altea, co znacząco jakby się różni czym właśnie ten Altea od Leona. Napisem tylną lampą drobiazgi. Pozdro 600, taka historia. A jeszcze może coś. Do widzenia. Jasiek, Jeep Wrangler. Wszystko w chromie. Wszystko w chromie. Lustro w chromie. Lustro regulowane ręcznie. Jeep jest zamknięty. Zresztą jest bardzo cenny, skoro jest zamknięty.
Jeep Wrangler to jest coś, co jest klasycznej urody pięknością. Niestety ceny nie znam. YouTuberze Janku Zaremski, to dla ciebie filmik.